Samorząd województwa lubelskiego zainicjował akcję Warto być Polakiem. W jej ramach można przedstawić wydarzenia, wystawy historyczne, rajdy, konkursy wszystko to, co ma na celu budowanie postaw patriotycznych poprzez kultywowanie pamięci o ważnych dla lubelszczyzny rocznicach i postaciach. Warto być Polakiem, warto, by naród polski i jego państwo, Rzeczpospolita, trwały w Europie. Te słowa padły z ust świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I to one zobowiązują do podjęcia działań. Stąd samorząd województwa lubelskiego zainicjował program Warto być Polakiem, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Pamiętajmy, że to jest ważne, że i Jan Paweł II, i kardynał Wyszyński, i bitwa pod Komarowem, i Lubelski Lipiec, to są wydarzenia związane z Lubelszczyzną, bo Lubelszczyzna jest wielka, Lubelszczyzna nosiła wielu wspaniałych Polaków, niekoniecznie urodzonych na Lubelszczyźnie, ale ludzi, którzy na kartach historii Polski i świata, jak w przypadku Jana Pawła II. No... Pokazali, że Polak potrafi. Każdy, kto ma pomysł, by popularyzować i uczcić te postacie oraz wydarzenia, może ubiegać się o wsparcie samorządu województwa lubelskiego w ramach programu Warto być Polakiem. Można wystąpić, e, przedstawić nam fiszkę, gotowy program obchodów, można, może to być przedstawienie, można, może to być działalność w internecie, może to być widowisko historyczne. Mogą być to wszystkie działania, które będą popularyzowały te wielkie postacie i, i te. Patriotyczne postawy i te wielkie wydarzenia z historii Polski, które tak naprawdę zahaczały o Lubelszczyznę. Ramy wsparcia będą szerokie, dodaje marszałek województwa. Od kilku tysięcy złotych, nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych na duże wydarzenia, bo nam zależy na tym. Nam nas zależy na wychowaniu młodego pokolenia, na tym, żeby słowo patriotyzm nie było słowiem wyświechtanym, żeby słowo naród że coś, coś znaczyło dla młodego pokolenia. W okresie pandemii część uroczystości została odwołanych lub przeniesionych na inny termin, jak chociażby beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia. Dlatego propozycje przedstawione przez obywateli w ramach programu Warto Być Polakiem będą dopełnieniem tych wielkich wydarzeń rocznicowych, które obchodzimy w bieżącym roku.